Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Zostaw wybraną przez siebie liczbę gwiazdek i napisz kilka słów recenzji. Doceniam każdą formę feedbacku, bo dzięki niemu podcast rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 221. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. O masażach słyszeliśmy wszyscy. Jedni korzystają z nich regularnie, inni od święta, część je uwielbia, a pozostali nie przepadają. Nie ulega jednak wątpliwości, że terapie manualne niosą za sobą masę korzyści dla naszego zdrowia i samopoczucia. Jeśli są oczywiście wykonane przez profesjonalistów. Moja dzisiejsza gościni, Kasia Węglińska, terapeutka salonu Otium w Warszawie, zdefiniowała masaż jako wyraz zaufania i zgody na dotyk drugiego człowieka. Jest to nie tylko doświadczenie lecznicze, mające na celu uśmierzyć ból czy dać nam relaks, ale wręcz duchowe doznanie między dwojgiem ludzi. Porozmawiamy o przeróżnych technikach masażu i dowiemy się, jak dobrać styl odpowiedni do naszych potrzeb. Przekonamy się, dlaczego należy próbować, testować i nie zrażać się, a także umieć komunikować swoje potrzeby i mówić na głos o swoim dyskomforcie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Kasią Węglińską. Cześć Kasiu. Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło gościć Cię tutaj u mnie, w moich skromnych progach i dobrze, że włączyłyśmy w końcu nagranie, bo dużo wartości już się troszeczkę zmarnowało, ale myślę, że przełożymy to na naszą oficjalną rozmowę. Oby tak się stało. Oby tak się stało, jestem tego pewna, ale słuchaj, tak sobie myślę, idzie jesień, już robi się tak przyjemnie chłodno, teraz jest fajnie, bo jest słonecznie i chłodno, ja bardzo lubię ten czas taki przejściowy, ale już zaczynamy tak trochę fantazjować o przytulnych wieczorach, o tych świeczkach, o kocyku i myślę, że w głowie wielu z nas włączy się już taki tryb, że to jest ten sezon na masaże, ale to połączyłam co? No. Więc czy to jest tak, że rzeczywiście te zimne miesiące bardziej sprzyjają takiej dbałości o ciało i właśnie korzystania z takich dobroci, z takich usług? Jak ty to widzisz? Wiesz co, to trochę wynika z takiego obiegu pół roku. Mhm. Dlatego dokładnie tak jak powiedziałaś, czyli mamy wakacje, te wakacje już tak naprawdę w naszej głowie zaczynają się w czerwcu, trwają przez lipiec, przez sierpień, aż do września, bo ja nadal nie wróciłam mentalnie z Półwyspu Helskiego, w związku z tym zostań wiem, tam jak o czym mówisz. I tam dogrzewają nas inne rzeczy. Tak, tam właśnie rozpieszcza nas słońce, rozpieszcza nas woda, która nas dotyka, która faluje z naszym ciałem razem. I piasek po stopami. Piasek, tam są inne zupełnie bodźce, to one nas masują, to one nas dotykają. Dzięki temu my nie czujemy takiej tęsknoty za tym, czym jest dotyk. A jak zaczynają się właśnie te czasy słoty, te czasy deszczyku, kocyków, kurteczek, nagle nasze ciało się otula, chowa w tych wszystkich ciepłych i miękkich rzeczach, ale nadal potrzebuje tych bodźców, nadal potrzebuje dotyku. To nie znika. I wtedy zaczynamy myśleć o tym, że fajnie jest właśnie pójść w jakieś takie miejsce, gdzie ktoś się nim zaopiekuje, gdzie ktoś go dotknie, gdzie ktoś go pomizia, gdzie ktoś go pogniecie, gdzie ktoś go po prostu poklepie, w zależności od tego, jaka to jest technika i czego potrzebujemy. To się zbliża. Zastanawiam się, bo ja uwielbiam masaże, jak wiesz, i uwielbiam dotyk. To jest też chyba jeden z moich języków miłości, tak jeszcze dodając jakiś szerszy kontekst. Ale poznałam kilka osób, naprawdę kilka, tylko kilka w swoim życiu, które nie lubią masażu, nie lubią dotyku. Nie chciałabym wchodzić może w jakieś tematy, wiesz, traum czy konkretnych wydarzeń, które mogły to spowodować, ale czy ty na przykład masz takie doświadczenia
w gabinecie, że ktoś przychodzi do ciebie i mówi na start, że nie przypada za masażem, ale przyszedł, bo coś się wydarzyło, że właśnie ludzie traktują ten masaż tak bardziej technicznie albo muszą się wręcz do niego zmusić, a może wręcz otwierają się i nagle się okazuje, że jednak lubią ten masaż. Masz 100% racji, to znaczy są osoby, których blokady jakieś wewnętrzne sprawiają, że boją się dotyku. Mhm. Boją się z różnych bardzo powodów, bardzo osobistych. Bardzo często to są urazy fizyczne. Na przykład mam taką panią, która jest po operacji guza mózgu i dotyk na twarzy i na głowie wykonywany jest właściwie 3 mm nad ciałem. O, wow. Tak, tak działają access bars, które są właśnie techniką, która jest predestynowana dla ludzi w takim, wiesz, stresie pourazowym, które mają właśnie problem z dotykiem. I tak naprawdę tylko ciepło energii, która przepływa, sprawia, że zadziewają się rzeczy, które się mają zadziać w ciele. To jest też bardzo dobra technika dla osób, które, dla dzieci, za ADHD, dla dzieci autystycznych, które też mają z tym problem, tak? Nie tylko z wyleżeniem w pozycji, ale właśnie z dotykiem, z zaufaniem, z tym, co sprawia, co nie jest właściwe masażowi. No bo czymże jest to, że przychodzisz na masaż? Oddaniem się, zaufaniem. Wierzysz w to, że mój dotyk ma prawo dotykać twojego ciała, że dajesz mi to przyzwolenie na ten dotyk, że mówisz, chodź, ja zaufam ci na tyle, że pozwolę się tak blisko, jakby tak zbliżyć, żebyś mogła zrobić to, co robisz najlepiej, albo tak chciałabyś, tak? Więc to jest kwestia ogromnego zaufania, ogromnej otwartości. I oczywiście jest tak, że przychodzą też osoby, które zostały w cudzysłowie zmuszone do przyjścia. Bo... super prezent zrobił. Tak, o dokładnie. Dokładnie to miałam powiedzieć. Dostałam taki voucher od państwa i no ja nie wiem, co to będzie. I jakby tu się rozwija historia osobista. I często jest tak, że ta osoba obdarowana ma możliwość zdecydowania. Może go wykorzystać, może go nie wykorzystać. Mhm. Kiedy ktoś naprawdę nie jest gotowy na taką intymną relację, to go nie wykorzysta. To o nim zapomni, to go odłoży, to z premedytacją powie, nie, to nie dla mnie. Tak? Natomiast jeżeli ktoś ma choćby cień wątpliwości, albo taki, wiesz, mikrodymek chęci jednak spróbowania, to on przyjdzie. To on będzie właśnie taki zdystansowany, on będzie nieufny, ale skoro już przyszedł, no to wiadomo, że to się nie odbędzie w przestrzeni, tak, że ja dotknę ciała. Ja zawsze też rozmawiam po to, żeby wyczuć, na ile ten dystans jest taki, że ja rzeczywiście ten mój dotyk musi być bardzo delikatny, taki właściwie prawie nieobecny, a na ile mogę to ciało uruchomić do czegoś, czego ono prawdopodobnie potrzebuje. To się dzieje bardzo indywidualnie i to się dzieje zawsze za przyzwoleniem tej osoby. Nigdy inaczej. Bo ciało po prostu nie puszcza. Kiedy nie chce, to nie puszcza. I w ogóle nie ma o czym rozmawiać. No też pięknie podałaś definicję. Chciałam cię o to zapytać właśnie, czym jest masaż i to przyzwolenie na dotyk i to zaufanie. To zupełnie inaczej przedstawia to doświadczenie. Ono nie jest takie machinalne, ono nie jest właśnie zrealizowaniem vouchera, tylko to jest coś znacznie głębszego, bliższego i to jest też taka historia o drugim człowieku, nie tylko oczywiście tym, który dostaje masaż, otrzymuje masaż, tylko też dawcy, wykonawcy, wykonawczyni w tym przypadku. I my często... strzelam, że możemy się zrazić do masażu generalnie, bo mieliśmy jakieś średnie doświadczenie, a jednak zakładam, że każdy gabinet, każdy człowiek daje nam zupełnie inne doznania i zupełnie inne podejście. I nie każdy zaczyna od rozmowy, tak? Nie każdy próbuje sprawdzić, czego potrzebuje
klient i myślę, że to może być taka dobra wskazówka albo taki częsty błąd, że my zapisujemy się na jakiś konkretny masaż, nie zastanawiając się, czym jest ta technika i nie dajemy sobie prawa wyboru, zmiany, czy nie pracujemy nad tym z terapeutą, masażystą, tylko po prostu przychodzimy na coś, nie zdając sobie sprawy, czy to jest pod nas i potem wychodzimy rozczarowani albo wcale nie czujemy się rozluźnieni, bo nie wiem, nie mówimy szczerze o swoich doznaniach. To jest niesamowicie ważne, co powiedziałaś, bo my nie tylko nie dajemy sobie prawa do tego wyboru, ale nie umiemy też przerwać masażu, tak, który kompletnie nam nie pasuje. I my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że my mamy do tego prawo, że mamy prawo się pomylić, po prostu, zwyczajnie. I ten masaż, który wybraliśmy, ta technika, którą wybraliśmy, albo nawet ta osoba. Albo ta osoba, dotyk tej osoby nie jest dla nas. I to jest bardzo, i to jest okej. Mamy być w zgodzie ze sobą, a ta osoba też powinna przyjąć to, że czasami jest tak, że ten dotyk nie jest tym dotykiem, po prostu, na który się godzimy. I ja zawsze mówię moim klientom, którzy przychodzą i którzy czasami się zwierzają z takich historii, że gdzieś byli, że coś się stało, że no właśnie, tak jak powiedziałaś, że to nie było to, że wyszli połamani, w cudzysłowie oczywiście, tak? Że wyszli poobijani, że wyszli w ogóle, że to modlili się, żeby ten masaż już się skończył. Wow. No to szczerze, to ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, bo to w ogóle jest traumatyczne przeżycie dla całego ciała. Potem ci ludzie, słysząc o masażu, mają po prostu totalny blok. I już w ogóle nie przekonasz ich do tego, że ta pani to robi dobrze, a ten pan to jest w ogóle znakomity, bo oni w swojej głowie mają coś, co, to będzie mocne słowo, ale pogwałciło ich jakby jestestwo, tak? To nie było to. Oni oczywiście zgodzili się na to, tak? Jakby nie przerwali właśnie tego. No ale wiesz, to czasami jest niesamowicie trudne. Właśnie w wielu przypadkach niewykonalne, bo nie wypada, prawda? To jest w ogóle coś, co mnie rozgrzewa do białości, jak ja słyszę po prostu, że czegoś nie wypada w obronie tego, co jest dla mnie ważne, to po prostu wychodzi ze mnie po prostu jakieś totalne zwierzę. I mówię, jak to? Przecież ty jesteś dla siebie najważniejszy, najważniejsza. Przecież jeżeli ktoś gdzieś narusza twoją granicę, to masz zareagować. To nie chodzi o to, że masz go zjeść, ale chodzi o to, że masz postawić granicę i powiedzieć, tak nie. Dlatego ja, kiedy moja klientka leży na łóżku i mówi, za mocno. Albo mówi, nie czuję. Mhm. Albo mówi, tu mnie boli. To ja bardzo uważnie słucham. Jeżeli mogę, to zmieniam ten dotyk, a jeżeli nie mogę, to odchodzę z tego miejsca, bo to nie jest ten moment być może na dotyk. Jeżeli mogę ten ból zmienić w ulgę, super. Jeżeli nie mam na to przyzwolenia, nie robię tego. Ale pomyśl sobie, jaka to jest, użyję takiego słowa, paranoja, bo jesteśmy w sytuacji, gdzie robimy coś dla siebie. Często jest to prezent albo czas wolny, forma relaksu, a my nie nazywamy wprost swoich potrzeb i nie alarmujemy, że jest jakiś dyskomfort, ale myślę, że to tak dużo mówi w ogóle o nas, jako o społeczeństwie, że nawet w momencie, kiedy mamy doznawać jakiejś przyjemności, to nie przyznajemy się, że jest nam źle. Po prostu wow, jakby dymi mi głowa, jak zastanowisz się nad tym, czemu my sobie to robimy. Ale sama też myślę, że niejednokrotnie podczas masażu miałam sytuację, gdzie chciałam, żeby ktoś na przykład mocniej mnie masował, albo czułam, że to nie jest ten punkt, albo gdzieś mnie zabolało, czy czułam jakiś dyskomfort. I potem sobie myślę, Karolina, przecież to miało ci pomóc, to miało dać ci ulgę, to czemu nic nie powiedziałaś? Jakby powiedziałaś, nie wypada, tak? Ale przecież to jest totalnie sprzeczne z samą ideą, po co tu jesteś. Każdy odpowiedzialny profesjonalista będzie chciał dostać ten feedback i dostać informację, czy trafia w odpowiedni punkt. Dokładnie. On się nie obrazi na nas, a jeżeli się obrazi, no to nie wiem, co on tam robi. Dokładnie. Wiesz, to jest to, co ja staram się przekazywać, że to jest dialog. Ja tam nie jestem sama i to ciało, które przyszło, nie będzie tam samo. Ono nie ma się samo wymasować.
tak? Ja jestem tam po to, żeby zrobić najlepszą robotę z możliwych dla tego ciała, ale ono czasami potrzebuje odpowiedzi, podpowiedzi, tak? Bo ja na przykład zawsze mówię, masaż nie powinien boleć, ale są punkty napięć, gdzie będzie odczuwalny dyskomfort. Proszę o sygnał, czy idziemy w to i zdejmujemy, czy nie. Bo nie możemy robić czegoś na siłę. Po prostu, bo to nie tędy droga. I wiesz, to takie pokutują stereotypowe myślenia. To tak jak kiedyś słyszałam, że właśnie w salonie kosmetycznym pani powiedziała, proszę pani, jak to nie piecze, to nie boli. To nie działa. Mm-hmm. Tak? Czyli kwasy. Dokładnie. I podobnie ludzie zachowują się też w gabinetach masażu, że jak to boli, to ja wtedy czuję. No to nie ja jest tak prawda w ogóle. Ale widzisz, to jest jakby tutaj są, jest taka dychotomia, bo z jednej strony to jest tak, że my chcemy czuć, ale z drugiej strony my i tak będziemy czuć. Tylko pytanie, na ile sobie na to czucie pozwolimy. Są osoby, które przychodzą i mówią, wie pani, ja to lubię taki mocny masaż, tak? A ja dotykam ciała, a ono jest tak spięte, że ja nie mogę w ogóle nawet opuszków palców w nie włożyć. No więc oczywiście, że on lubi mocny masaż, bo inny masaż, on w ogóle nie dotrze do głębokiej tkanki. Przez zbroję. Przez zbroję, jaka jest nabudowana stresu, tak, jakiś, wiesz, napięć. Oczywiście najczęściej to jest kark, plecy, tak? Więc tak naprawdę zaczynamy od bardzo delikatnych ruchów. Oczywiście one są na tyle, na ile to jest możliwe, głębokie, od punktów spustowych, od jakiejkolwiek próby rozluźnienia. W efekcie okazuje się, że tak naprawdę niemalże głaskanie już przynosi ulgę, tak? Już przynosi ten moment takiego rozpięcia gorsetu, tak? Więc to jest pozór, że my potrzebujemy, ci, którzy tak mówią, bardzo często potrzebują bardzo delikatnego dotyku. Oczywiście oni sobie nie zdają z tego sprawy, dlatego dobry terapeuta, który potrafi czytać, zna różne techniki, interesuje się holistycznie, to takie wyświechtane słowo, ale to jest naprawdę jedyne, które tutaj pasuje, ludzkim ciałem, to on jest uważny na to, w jaki sposób ciało reaguje na ten dotyk i co może z nim zrobić. I naprawdę to są techniki zoga. Wiesz, bo przeszłaś przez zogę. To jest technika działania na powięzi powierzchownej i na mięśniach, jak się już rozluźni powięź, to wchodzimy głębiej w mięsień, która jest tak naprawdę kompletnie nieinwazyjna, wydawałoby się. A robi tak niesamowitą robotę, gdzie plecy, kark, czworoboczny, cały tutaj potylica, wszystko nagle po prostu zaczyna żyć. A ja robię to niemalże po prostu opuszkami palców. Bardzo pulsacyjnie, bardzo delikatnie. Oczywiście to trwa. Nie zawsze udaje się wejść na twarz. Tak? Czasami dekolt, szyja zajmują cały zabieg, bo taka jest potrzeba. Właśnie, potrzeba. Mówisz o tym w taki sposób, że ja czuję, jakbyś mnie masowała. To jest bardzo, bardzo piękne i zmysłowe, ale właśnie chciałam też podać swój przykład, otwierając się co nieco, że zawsze byłam tą osobą, która mówiła, że chce mocny masaż i myślę, że tutaj bardzo dużo jest prawdy w tym, co mówisz, że to wynikało z takiej ilości napięć, że ten silny dotyk był jedynym, który docierał i miałam wrażenie, że coś się dzieje. I miałam takie doświadczenie u Ciebie, kiedy zapisałam się na masaż Lomi Lomi, gdzie ja, po prostu fanka takich celowania w najczulsze miejsca, byłam nagle głaskana. I powiem Ci, że wiele się zadziało w mojej głowie podczas tego masażu, gdzie podważałam to, czy to jest taki masaż, jaki chciałam przyjść. Mówię Ci to wprost, no bo to było to dla mnie fascynujące, bo rzeczywiście jest to technika, którą Cię zaraz zapytam, ale no z punktu osoby otrzymującej, no to jest taka bardzo głaskana i delikatna.
A to, co zadziało się we mnie na poziomie emocjonalnym i co rozpoczęło się podczas zabiegu, ale tak naprawdę zostało ze mną potem jeszcze na kilka godzin, kilka dni i wracam do dziś do tego doświadczenia, to było coś, co trudno opisać i co właśnie miało ten efekt utulenia, wymasowania, wręcz na poziomie duchowym, a nie takim stricte siłowym, bo trzeba było właśnie tą skorupę tak dopiero... Nie wiem, co można robić ze skorupą, ale może polać rozwijać, wodą, tak ją rozbijać, delikatnie rozpuścić. Ale tak, wiesz, w jajko też pukamy delikatnie. Tak, tak. Ale skoro jesteśmy przy Lomi-Lomi, to powiedz, czym jest ten masaż, bo on też ma niesamowitą w ogóle historię. On ma niesamowitą moc. To jest masaż świątynny, to jest masaż hawajski, który ma naprawdę ogromną tradycję, stamtąd się wywodzącą, kiedyś przeznaczoną tylko dla mężczyzn, jak to zwykle, w każdej takiej społeczności gdzieś ten patriarchat jednak zagnieździł się mocno. Natomiast on też był świątynny, nie bierze się znikąd, tak? Tylko właśnie to jakby wśród tych mężczyzn, takich, no nie wiem, czy mogę określić Hawajczyków mnichami, tak? Ale jakby takich właśnie ichniejszych zakonników, mhm. tak? Jakby predestynowanych do tego, żeby no właśnie doznać tego dość oświecenia duchowego. I taki adept tak naprawdę przechodził przez ten masaż nie przez 2 godziny, tylko czasami kilka tygodni. Ponieważ praca z ciałem przy Lomi-Lomi to jest otwarcie procesu, właśnie tak jak powiedziałaś, dokładnie, emocjonalnego poprzez te ruchy, które są właśnie pozornie delikatne, tak? Bardzo przyjemne, ukochujące ciało, ale one nie są przypadkowe. Sekwencja ich nie jest przypadkowa. Kierunek ich nie jest przypadkowy. One są obliczone na zniesienie blokad energetycznych i uruchomienie procesu emocjonalnego, który chcesz aktualnie u siebie uruchomić. To zawsze ty decydujesz, co się dzieje na Lomi. To zawsze jest twoja myśl i twoja intencja. To zawsze jest twój powód, dla którego potrzebujesz Lomi. Na Lomi już po samym opisie nie przyjdzie nikt, kto nie chce takiego dotyku. I to jest w ogóle niesamowite, bo podczas Lomi dzieją się rzeczy magiczne, bo są osoby, które płaczą, są osoby, które się śmieją bardzo głośno, są osoby, które odpadają totalnie, usypiają, wow. tak? Są osoby, które wchodzą w medytację. To jest tak niesamowicie indywidualne, te procesy dzieją się czasami pomimo. Tak? Widzisz, tak jak powiedziałaś, w twojej głowie zachodziła wojna pomiędzy tym, co zdecydowałaś, a to, co dostajesz. Czyli lubię mocny dotyk, bardzo taki on jest dla mnie, ja go znam, tak. przyjmuję go, a ten, no to tak, jest fajny, jest kompletnie inny i tak naprawdę nie wiem, on mi robi dobrze w sumie, właśnie, ale nie to, znam. No nie znam go dokładnie, więc jakby poświęcasz czas na to, na co? Żeby dowiedzieć się, czy to lubisz. I to jest najważniejsze, tak? To była ta najważniejsza praca przy tym konkretnym masażu dla ciebie, bo to ty się przekonałaś, że lubisz to, że to ci pasuje, że wcale nie tylko mocny masaż, że ten masaż, mimo że wcale nie jest w cudzysłowie mocny, bo on jest mocny w inny sposób, on otwiera. Tak, on czy jest on mocny, jest, proszę Państwa. Czy on jest mocny? On jest bardzo mocny, tak? Czy jesteśmy na taką moc przygotowani? Nie każdy, nie zawsze, nie w każdym momencie. Ale czy jego czasami potrzebujemy? Oj, bardzo. Ale powiedziałaś, że kiedy czytamy opis takiego masażu, to od razu wiemy, czy to będzie dla nas, czy nie. W sensie mamy taką intuicję, czy właśnie tak. w tym kierunku chcemy iść. Niemniej nie jest to jakiś szczególnie popularny masaż w, powiedzmy, bardziej klasycznych, komercyjnych miejscach, gdzie w salonach masażu, tak. I zastanawiam się nad 2 rzeczami. Po pierwsze, z jaką intencją w ogóle zazwyczaj ludzie przychodzą na masaż? Czy to jest uśmierzenie
bólu, czy to jest relaks i właśnie jakie masaże wybierają w pierwszej kolejności. Jakby co jest takim, wiesz, typowym wyborem, kiedy ktoś myśli sobie, o, sprawię sobie masaż. To czemu i co wybiera? Czemu? No właśnie, chcę sobie sprawić przyjemność, chcę się przekonać, czy to jest dla mnie, chcę mieć o czym rozmawiać z moimi znajomymi, którzy już z tego korzystali. Bardzo często tak jest. To jest bardzo ciekawy czynnik. No, albo ktoś przychodzi z polecenia. Ktoś zajrzał do lustra i mówi, aha, już czas. Albo posłuchał Karoliny Sobańskiej podcastu. Masaż cały rok, polecam. Jezu, jak ta dziewczyna o tym opowiada. Po prostu idę w to. Chciałam ci powiedzieć, teraz to nie jest w ogóle podpucha. Pozdrawiam panią Magdę z Poznania, która przyjeżdża do mnie, do Warszawy na masaż po twoim podcaście, bo powiedziała, że ona nie ma takich dłoni gdzie indziej. Oh. To jest w ogóle coś, ja nie mówię, że nie ma takich dłoni w Poznaniu, to prawdopodobnie ona na to nie trafiła. Nie, nie ma takich dłoni, bo nikt nie ma twoich dłoni, okej? Okay? Tak, okej, okay. I to jest prawda. Jej pasują moje dłonie i ona ile razy jest w Warszawie, tyle razy jest u mnie i jest cudowna w ogóle, tak? Więc jakby wiesz, odległość nie ma znaczenia. Wybierasz po prostu te dłonie, to miejsce, tą atmosferę, to, co ci pasuje. I jesteś w stanie przejechać ponad 300 kilometrów, żeby to dostać. Piękne. No. Ale myślisz, że zazwyczaj idziemy z tego punktu, że relaks, czy na zasadzie różnie boli nas? Plecy nas bolą. Plecy, idziemy na plecy, plecy nas bolą, głowa nas boli. Mhm. Tak, to nas boli. A dusza jak nas boli, to przychodzimy na lomi. A można to połączyć. Można. Czasami boli nas wszystko. Słuchaj. Dokładnie. Natomiast ja też mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że co prawda masaże zawsze lubiłam, ale też z niewiedzy, nie wiedziałam jaki wybrać dla siebie, bo często reklamuje się coś takiego jak masaż klasyczny albo masaż relaksujący. Za bardzo nie wiem sama co za tym stoi, albo kojarzy nam się, że jest masaż tajski albo masaż balijski. Mhm. I właśnie przez to, że nie zgłębiamy tego, o co w tych masażach chodzi, możemy niejednokrotnie być w ogóle zdziwieni, że chociażby masaż tajski okazuje się, że jest w ubraniu, tak jak to jest robione w Tajlandii, że bardziej przypomina, nie wiem, jakąś gimnastykę. Dokładnie. I balijski jest czymś zupełnie innym, a my w swojej ignorancji możemy stwierdzić, że a dobra, to tamte strony to pewnie jakiś będzie taki fajny, relaksacyjny. Powiesz nam szybko jakby o co w nich chodzi i czy w ogóle warto iść w takie klasyczne też jest dobre słowo, w takie najbardziej powszechne style, techniki? Wiesz co, to wszystko zależy bardzo, tak? Zawsze fajnie jest próbować, tak? Ale jeżeli to nie jest dla nas, to znowu przerwać to tak. Po prostu. Bo ostatnio moja klientka mówi, wie pani co? No zapisaliśmy się z mężem na taki masaż dla par. Okej. Okay. Tak? I właśnie. I tyle. Pomylili. Masaż dla par, tak, ale pomylili. Tak? Pomylili się. Jakby czytając, wybrali balijski, który zdecydowanie bardziej jest, przypomina masaż lomi-lomi, a zapisali się na tajski. I ona powiedziała, że przez godzinę po prostu miała poczucie, że za sekundę po prostu wystrzeli w kosmos, bo że jej ciało w ogóle się buntuje przeciwko tym naciskom, uciskom, jakby zwijaniu w precel, tak? A jej mąż, uwaga, zasnął. Na tajskim. Na tajskim. I ona mówi, ja bym się tu wyraziła, ale nie będę się wyrażać. Aha! O co kaman, tak? Mówi, jak można na takim masażu zasnąć? A on w ogóle, wiecie, był no po prostu jak młody bóg. I wszystko jest do spróbowania. Ja zachęcam do tego, żeby się zapoznać wcześniej jak najbardziej z tą techniką i spróbować jej dla siebie. Jeżeli ona nie jest dla ciebie, po prostu powiedzieć nie, dziękuję, nawet przerwać masaż w trakcie, bo ochrona siebie jest absolutnie najważniejszą rzeczą, a my mamy prawo do tego, żeby próbować różnych rzeczy. I nie musimy o tym wszystkiego wiedzieć, tak? Czasami ktoś właśnie w dobrej wierze kupuje nam jakiś voucher, tak? Bo mówi tak, on taki zestresowany, to on pójdzie sobie na ten tajski, oni go tam tak przetrzepią, tak? To on po prostu będzie super. A okazuje się, że ten człowiek do tego stresu dołożył jeszcze stres oksydacyjny swojego ciała i wyszedł po prostu strzęsący się i marzący tylko o tym, żeby nikt go więcej nie dotykał. To jest
takie rzeczy nie powinny się zdarzyć, ale się zdarzają po prostu. Więc trzeba na to bardzo uważać, ale próbować i przerywać w odpowiednim momencie. A jeżeli widzimy masaż klasyczny, to my możemy się spodziewać podobnego masażu w każdym z miejsc, który go oferuje? Czy istnieje w ogóle jakaś taka, nie wiem, regulacja, która mówi, że z tego składa się masaż klasyczny? Tak, oczywiście, okay. Że tak. Tak, tak, tak. Słuchajcie, no wszystko jest uregulowane. Masaż w ogóle wywodzi się, no wiadomo, z dotyku, tak? Różnie jest, w różnych językach jest różnie tłumaczone. Czasami to jest po prostu dotyk, czasami to jest głaskanie, czasami to jest właśnie ugniatanie, czasami to jest oklepywanie. Ale masaż zawsze brzmi podobnie. Mhm. To jest takie słowo, które brzmi podobnie w takich językach nam tutaj bliskich. Natomiast masaż klasyczny, tak, i w ogóle taki masaż właśnie, o którym rozmawiamy teraz, jest tym masażem fizjoterapeutycznym, czyli mającym w takim założeniu pozbyć się bólu i napięć. Masaż klasyczny bardzo często dotyczy głównie właśnie okolicy pleców, ale nie tylko, bo może być to również całe ciało. I on ma oczywiście swoje ustalone sekwencje. Tak? W związku z tym on jak najbardziej jest ustandaryzowany. To, w jaki sposób zostanie wykonany, to jest zupełnie inna kwestia. Tak? Natomiast absolutnie tak, ma swoją sekwencję. Tak? Głaskanie, oklepywanie, rozcieranie i takie tam różne inne. Ale to jest super, bo jest tak wiele różnych, jakby to powiedzieć, sfer, technik, światów. Mówię bardzo ogólnie z premedytacją, gdzie nie ma żadnych regulacji i nie ma właśnie tych standardów i możemy sobie praktykować i do końca jako klient nie mamy gwarancji, że ta osoba wykona coś książkowo. Tak cieszę się, że w przypadku masażu to nie są przypadkowe właśnie sekwencje i techniki. Ostrożnie. To, że sama technika nie jest przypadkowa i to, że sama technika ma standard, nie znaczy, że osoba, która ją wykonuje, ma standard. Czyli to też warto sprawdzać. Znaczy nie można inaczej. Mhm. Tutaj obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. I oczywiście w dzisiejszych czasach mamy jakieś internetowe opinie, ale warto jest poszukać albo sprawdzić, albo spotkać się z tą osobą i zobaczyć, czy już sam widok tej osoby budzi nasze zaufanie i czy chcemy jej się poddać. Tak? Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić takiego pre-spotkania, to po prostu przychodząc na wizytę, na którą się umówiliśmy, jeżeli ta osoba nie budzi naszego zaufania, to po prostu nie idziemy. Czyli to jest tak, jak na przykład rekomenduje się przy nauczycielach jogi, że to, że raz poczuliśmy, że to nie jest to nie oznacza, że to nie jest dla nas technika, tylko podziękuj, zmień, spróbuj kogoś innego. Nasze ciało wie od nas lepiej. Nasz umysł bardzo często wykształcony i jakby wiecie, osaczony przez takie rzeczy, które wypada, które nie wypada. Tak, wręcz przeintelektualizowany. Dokładnie. On zawsze będzie analizował, czy ja mu nie zrobię, wiesz, jakiejś przykrości, tak, albo czegoś. Czy to jest okej, tak się zachować. Ale nasze ciało zawsze nam powie prawdę i zawsze wie lepiej i zawsze wie pierwsze. Więc jeżeli cokolwiek sprawia, że w naszym ciele następuje dystans, wystarczy, że się wyprostujemy albo zrobimy niewidoczny ruch do tyłu, to znaczy, że to nie jest dla nas. Po prostu. Ta osoba, to miejsce, bardzo często to są różne czynniki, ale ja namawiam zawsze do tego, żeby obserwować swoją reakcję, bo to naprawdę ma znaczenie w ogólnym później rozrachunku, podsumowaniu sobie tego, czym była dla nas ta wizyta. Możemy się mylić, tak? I to są wtedy te fajne rozczarowania, które nie są rozczarowaniami, ale jeżeli ciało się cofa, to ja bym mu zaufała. Ale też myślę, że fajne jest to, że im więcej mamy doświadczenia z różnymi masażami, też wiemy, co lubimy i możemy sobie tak oceniać to, jak masuje dana osoba. Czyli na przykład jest to dla mnie komfortowe i jest spoko, ale wiem, że można lepiej, więc nie wrócę, bo wiem, że w innym miejscu na przykład ten ruch był pociągnięty w taki, a nie inny sposób, albo dodatkowo czułam, że nie wiem, jest mi ciepło na sercu i mam przyjemne dreszcze. I ja to na przykład bardzo lubię, że gdzieś pójdę, stwierdzam, no tam było fajniej. I nie biorę tego jako właśnie rozczarowanie i o matko, to miejsce jest straszne, tylko myślę sobie, dobra,
mam swój własny standard i swoje preferencje gdzie indziej. I to też jest, uważam, ciekawe doświadczenie, żeby po prostu cały czas sobie to porównywać, bo też może być tak, ja to tak interpretuję, że na różnych etapach życia mamy też inne potrzeby i z innymi ludźmi łapiemy tę więź poprzez dotyk. I oczywiście, coś nam kiedyś budziło w nas dyskomfort, a teraz nam się wydaje bardzo intuicyjne i w drugą stronę. Dokładnie tak. My sami cały czas podlegamy pewnym zmianom, transformacjom. Nasz świat się zmienia, wokół nas się zmienia, my się zmieniamy emocjonalnie, zmieniamy miejsce pracy, zmieniamy miejsce zamieszkania, budujemy rodzinę, rodzą nam się dzieci, rozwodzimy się, dożywamy późnej starości razem. To wszystko ma wpływ na nasze wybory, na to, co jemy, gdzie jeździmy na wakacje, jakie miejsce na nasz masaż wybierzemy na różnym etapie naszego życia. I mamy do tego prawo, po prostu. To, że ktoś nam odpowiadał przez 20 lat, nie znaczy, że przez kolejne nam będzie odpowiadał. I mamy do tego prawo, po prostu. I to nie znaczy, że ktoś robi złą robotę. To znaczy, że po prostu my już potrzebujemy czegoś innego, idziemy gdzieś dalej, chcemy czegoś innego poszukać i dajmy sobie tą swobodę i komfort, ogromny komfort tak naprawdę wybierania tego, co czujemy, że dla nas jest dobre. Ja wiem, że ty u siebie łączysz różne techniki i że wybierasz też czy sekwencje, czy właśnie style pod to, czego potrzebuje osoba, która do ciebie przychodzi, ale ciekawi mnie właśnie, z jakich technik korzystasz. Bo wiesz, że ja się lubię dowiadywać ciekawostek i zawsze jak jestem u ciebie, to też... A co pomyślałaś sobie wtedy? A dlaczego tak? Więc wspomniałaś już o zodze tak. I o lomi lomi. Tak. Jakie jeszcze egzotyczne nazwy spotkamy? Masaż mioplastyczny to też może być bardzo taki... Ja rzeczywiście bardzo lubię pracować miksem, bo wtedy wiem, że mogę dużo więcej zrobić. Uwielbiam Kobido. I to jest masaż, który naprawdę zrobił bardzo dobrą robotę dla w ogóle budowy świadomości tego, co można zrobić w obrębie twarzy w sposób naturalny, techniką tylko i wyłącznie masażu. Natomiast to jest masaż powierzchowny. Mhm. To jest masaż, który robi bardzo dobrą robotę, ale on nie przebudowuje tkanek. A różne inne techniki, które są znacząco głębsze, jak właśnie osteoplastyka, jak zoga, jak mioplastyka, to są masaże, które rzeczywiście tą tkankę pobudzają bardzo mocno. I ja, żeby było jasne, ja nie deprecjonuję Kobido. Mhm. To jest bardzo dobrze skomponowany masaż i on ma swoje plusy. Jeżeli mamy nie robić nic albo robić Kobido, to na Boga róbmy Kobido. To jest jasne. Ktoś go może kochać miłością bezwzględną. Ja go bardzo doceniam. Ja mu wiele zawdzięczam. Natomiast jakby wchodząc już w inne techniki, dużo głębsze, on jest dla mnie już taki niewystarczający jako dla terapeutki, mhm. Tak? Że ja, wiecie, ja mam taką potrzebę właśnie też, że widzę, że mogę to zrobić głębiej, że tu mogę popracować jeszcze inaczej, że tu mogę tak wejść, a to mi daje na przykład osteoplastyka, tak? A to mi daje zoga, a tutaj popracuję sobie tym, tamtym. I to jest ten fan dla mnie. Natomiast oczywiście trzymam się tego, jeżeli ktoś przychodzi na Kobido, jeżeli ktoś przychodzi na zogę, jeżeli ktoś przychodzi na transbukalny masaż, czyli masaż wewnątrz ust, jeżeli ktoś przychodzi na mioplastyczny, jeżeli ktoś przychodzi na różne inne techniki, to tak, jakby staram się trzymać. Natomiast moje klientki mówią zawsze, to i tak nie było takie Kobido. Ja wiem, jak jest Kobido. Pani robi coś więcej. I tak, no bo trudno jest tak naprawdę odpuścić inne, jak wiesz, że coś tutaj trzyma, to trudno jest nagle trzymać się protokołu, tak, którego się wyuczyłeś. No to idziemy po prostu tam, gdzie potrzebne jest ciału, to uwolnienie. I tyle. Także...
zatrzymałabym się przy tym kobido. Mnie to zafascynowało, bo wydawało mi się, że właśnie kobido jest, ono też zyskało ogromną sławę i tak jak powiedziałaś, super, dobrze, bo to zwiększyło świadomość w zakresie jakichś tam naturalnych technik odmładzania, przede wszystkim jakby to była ta główny chwyt reklamowy, ale mi jako osobie, która jest laikiem, laiczką, wydawało się, że właśnie kobido to jest ten super inwazyjny, manualny masaż, który sprawi, że po prostu mamy lifting. A okazuje się, że to jest tylko ta pierwsza warstwa, że te inne, może mniej atrakcyjnie brzmiące i które nie zyskały aż takiej popularności, są znacznie bardziej skuteczne i znacznie bardziej działające na tkanki, więc to jest super, bo często właśnie kobiety, które chcą pójść na... Ja sama też to widzę po sobie, jakbym chciała pójść na taki jakiś właśnie zmieniający twarz, zabieg na... czy masaż twarzy, buzi, to też wybrałabym kobido, bo uznałabym, że to jest taki król, a to się okazuje, że tego jest znacznie, znacznie więcej, a z tego, co mówisz, to łączenie technik wydaje się mieć jak najwięcej sensu, no przecież każdy ma inne potrzeby i też jest no właśnie na innym etapie i coś innego można wykorzystać, więc ja bym chciała, żeby wszyscy terapeuci, czy właśnie masażyści mieli taką chęć improwizacji. Jest takich ludzi coraz więcej i to jest super. Wiesz, każdy, kiedyś jakbyśmy powiedziały o takim klasycznym rozumieniu kosmetyki, to kobido jest takim masażem bankietowym, czyli po nim od razu widać efekt, tak? Czyli policzki są uniesione, oko jest otworzone. Na wielkie wyjście, tak, na czerwony tak, dywan. Tak, 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 tak. Aczkolwiek mam taką klientkę, która po kobido wyglądała gorzej, po pierwszym kobietu, to było niesamowite, ale tak ciało jej zareagowało, wyglądała gorzej, a po delikatnej zodze, gdzie nie zdążyłam wejść na twarz, bo no, po prostu nie zdążyłam ze względu na napięcia, które miała, wyglądała jak milion dolarów. Czyli znowu przypadek indywidualny. Absolutnie, absolutnie. I tutaj jakby trzeba się nastawić na to, że to będzie praca taka już stała, tak, bo masaż jest siłownią dla twarzy, dla mięśni twarzy, których jest naprawdę bardzo dużo. Tam jest ogromne unerwienie, tam są ujścia limfety. Tu się tyle dzieje, że naprawdę po prostu tam ma co pracować. W związku z tym trzeba temu pozwolić pracować. Więc jak robimy masaż jednego dnia, to drugi, trzeci dzień, to ciało nadal pracuje. Tak jak mamy czasami zakwasy po siłowni. Dokładnie tak. Natomiast tu uwaga, masaż nadal kobido nie może boleć. I jak kiedyś miałam klientkę, która mi powiedziała, proszę pani, ja nie chcę kobido, wszystko tylko nie kobido, bo ja po kobido 3 dni się nie mogłam do twarzy dotknąć. Oh, wow. Tak nie może być. To nie jest dobrze wykonany masaż. I błagam wszystkich, żeby reagowali na ból, bo mięsień w spięciu nie pracuje. Po prostu. Jak ktoś się potrafi pod wpływem bólu rozpiąć, gratuluję. Ale jak ktoś obija buzię, znaczy jakby przerysowuje to, tak? Ale jakby czujemy ból, który nam nie pasuje, to napinamy mięśnie. Jak napinamy mięśnie, to terapeuta nie jest w stanie na nich pracować, bo to jest bez sensu kompletnie. Tam się nic nie dzieje. Wow. Więc komunikacja. Komunikacja. Komunikacja, komunikacja. Dialog, 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 dialog. Nieustający po prostu. Oczywiście podczas zabiegu lepiej, żebyśmy nie gadali, ale reagujmy na litość polską. Tak. Jakby powiedziała moja babcia, reaguj. Ja się złapię kolejnej ciekawostki. Powiedziałaś o zodze. Z tego, co wiem, zoga jest głównie właśnie techniką związaną z naszą twarzą, a ty 2 razy wspomniałaś, że często do twarzy nie dochodzi. Jak to się dzieje, że w masażu twarzy masujemy wszystko oprócz twarzy? Bo twarz zaczyna się na brzuchu i na plecach. A czasami... To jest nowość, myślę, dla wielu z nas. Tak. Ja sięgam akurat, jeżeli chodzi o zogę, sięgam do dekoltu, tak bardzo nisko, prawie tutaj przed piersiami, ale jak doskonale wiesz, technika face modelingu sięga pod biust, a technika związana z bliznami sięga czasami do naszych blizn na brzuchu, które mamy. Czy to są pooperacyjne, po cesarskim cięciu, czy to są po jakichś innych wydarzeniach operacyjnych. Tam te napięcia sprawiają, że nasza twarz inaczej się zachowuje. W związku z tym, jeżeli mamy blizny w tych okolicach, bardzo jest możliwe, że nasza postawa
jest inna, nasze przepływy są inne, więc trzeba udrożnić to najpierw, zanim się coś innego wydarzy spektakularnego na twarzy. Mówię o sytuacjach oczywiście takich idealnych, tak? Kiedy mamy przyzwolenie i czas na to, żeby rzeczywiście pracować z klientką długoterminowo. Bo to są terapie. Dlatego ten gabinet nazywa się terapii manualnych, a nie masażu. Tak? Dlatego mówię o tym, że to go różni od Kobido. Kobido jest masażem. Kobido jest skończonym masażem. Zaczynamy A, B, C, D, E. Dziękujemy. Mamy efekt, wychodzimy. Tak? Tutaj bardzo często jest tak, że ja zaczynam pracę dotykając ciała. Ja rozpracowuję poszczególne części. I ja nie mogę iść dalej, bo już mi się czas kończy. Klientka już po prostu pod sufitem. Jest spóźniona na spotkanie. tak, dokładnie. Albo już po prostu to jest jej kres wytrzymałości na dziś, bo to są bardzo często bolesne miejsca, tak? Więc jakby to są też takie, wiecie, to praca z takimi częściami, które bardzo długo albo nigdy nie były dotykane, a nikt nawet o tym nie pomyślał, tak? To dopiero właśnie face modeling pokazał, że trzeba sięgać pod biust, bo tam nosząc te staniki, nosząc te fiszbiny, nosząc te nasze biusty, po prostu dzieją się rzeczy skandaliczne na naszych mięśniach, na naszych żebrach, tak? I te wszystkie napięcia można rozpracować. Tylko trzeba o tym wiedzieć, tak? Ale bardzo często ten pierwszy moment jest bolesny. Dlatego pracujemy, tak jak powiedziałam, pracujemy tyle, ile ciało pozwala, ile klientka jest w stanie wytrzymać na ten moment. Dlatego czasami, mając, wiecie, te 40 cm do przejścia na twarz, no, przez pierwszy, drugi zabieg, no to zajmujemy się tym, co się dzieje przed twarzą. Ale tak jak powiedziałaś, że to są terapie, czyli że to jest proces, czyli że pierwszy masaż rozpoczyna jakiś tam cykl, stąd pojawia się pytanie, jak korzystać z masażu, czy my mamy sobie założyć, że on nam będzie towarzyszył przez całe życie regularnie w idealnym świecie, czy na przykład umawiamy się, że przez jakiś tam cykl kilku tygodni będziemy powtarzać konkretny zabieg na twarz czy na ciało i nie wiem, wrócimy za rok, za pół roku, czy jest jakiś w ogóle system, za którym warto podążać? Nie ma. To jest bardzo indywidualne. Zależy od Twojego czasu, zależy od Twojej dyspozycji indywidualnej, takiej właśnie chęci, tak? Kontynuowania. To jest jak z siłownią, jak z dietą, tak. Jak ze wszystkimi takimi rzeczami, które podejmujemy dla własnego dobra, tak? Jeżeli to jest postanowienie, które nie wynika z jakiegoś takiego głębszego naszego przemyślenia, a jest, nie chcę trywializować, ale postanowieniem noworocznym, to się nie uda, tak? Jeżeli to wynika z jakiejś ułomności, którą mamy, jakiegoś dyskomfortu, która się pojawiła na naszej twarzy, tak? To jest zupełnie inna sprawa. To jest taka determinacja, taka motywacja, że tu każda częstotliwość, którą bym nie wymyśliła, to wiecie, to jest zdrowie wtedy, tak? I jak przychodzą osoby na zogę, które mają problemy z bruksizmem, które się budzą w nocy, bo ich tak szczęka boli, że po prostu nie wiedzą, co mają zrobić. To jest coś innego. To tu pracujemy inaczej. Jeżeli ktoś przychodzi, jeżeli mam klientkę, która jest po udarze i która ma opadającą powiekę i która widzi, że po pierwszym, drugim, trzecim zabiegu ona ma wyrównane te oczy, ale jednocześnie wie, że to jest ten jej punkt najsłabszy, gdzie jakikolwiek stres, jakiekolwiek napięcie, ono się tu uwidoczni. To ona będzie przychodziła regularnie po to, żeby przeciwdziałać temu napięciu. Bo ona nie zmieni pracy. Prawdopodobnie bardzo trudno jej będzie zmienić styl życia, styl reagowania. Musiała bardzo dużą pracę wykonać. Ale to, co już robi fizycznie, to, że daje sobie ten komfort rozluźnienia mięśni, to już jest bardzo dużo. Być może, tak jak często się dzieje, za tym idą kolejne kroki, chęci pomocy sobie, zmiany, pójścia głębiej w tym, czego nie lubimy, czego już nie chcemy, bo już się zmieniliśmy, bo to już nam nie pasuje. Ale to jest znowu indywidualny proces. Więc jeżeli to wynika z takich rzeczy, tak?
jeżeli chcemy nad czymś konkretnie pracować. Mam na przykład panią, która ma bardzo duże zmarszczki na czole. Głębokie. Ale jeszcze takie, które absolutnie są do pracy, a nie dla jakiejś medycyny estetycznej, tylko absolutnie to są jeszcze takie rzeczy, które możemy wyprowadzić, to ona wie, że my wtedy robimy pewien jakby pewne ruchy na całym ciele, bo trzeba udrożnić to, co sprawia, że to czoło tak, a nie inaczej pracuje, tak? Więc jakby ja robię to, żeby to czoło coraz łatwiej mu było po prostu nie spinać się tak, tak? To jest bardzo często kwestia mimiki, ale ta mimika jest związana z bardzo konkretną emocją, która temu towarzyszy, tak? Na przykład jak mamy pospinane żwacze, to bardzo często jest to emocja niewyrażonego gniewu. I słuchajcie, teraz mamy taką epidemię wręcz osób, ponieważ siedząc przy komputerach, przed tymi nieszczęsnymi kolami, wszyscy się uśmiechają na potęgę, mimo że w ogóle nie mają na to ochoty, tak? Więc mają taką, wiecie, z jednej strony emocje... a z drugiej strony po prostu gotuje się w nich bardzo często, bo te spotkania albo nie realizują jakichś ich planów, albo są o niczym i mają poczucie straconego czasu, albo no, miliard różnych rzeczy, tak? Więc z tego rodzaju emocjami jesteśmy w stanie pracować terapią właśnie manualną, uwalniać te napięcia, pomagać ciału w tym, żeby rozluźnić się, żeby pozbyć się tego bólu. Jak żwacz, to skroniowy. Jak skroniowy, to głowa. Jak głowa, to jak siedzenie przy komputerze, to barki. Jak barki, to łopatki. Jak łopatki, to potylice. Jak potylice. No, po prostu to jest, wiesz, to jest the never ending story. Ale pokusiłabyś się o stwierdzenie, że regularny masaż każdemu posłuży? Tak. Tak, bo to jest zdejmowanie napięcia. To jest właśnie, jakby każdy ma swój sposób na rozpinanie tej jakrawki emocjonalnej. A dotyk jest czymś absolutnie unikalnym. I to on jest siłą masażu, nie technika. Dotyk z dobrą intencją. Tak, zdecydowanie. Wyłącznie z dobrą. I jeszcze cię dopytam z technicznych rzeczy, bo wiem, że robisz też masaż, który skupia się na punktach spustowych. Co to znaczy? Bo to brzmi tak coś groźnie i ostatnio właśnie jak byłam u ciebie, ja lubię ten masaż, nie ukrywam, to właśnie powiedziałaś mi, że mogłam nie czuć tak bardzo masażu, na którym byłam wcześniej, bo możliwe, że masażysta w ogóle nie dotykał punktów spustowych. O co chodzi? Punkty spustowe to są takie punkty na naszym ciele, które w specyficzny sposób kumulują nasze napięcie. I one najczęściej są umiejscowione na naszym barkach, na karku, tutaj przy łopatkach, bardzo często przy lędźwiowym i wzdłuż kręgosłupa. Teraz i też bardzo często przy piersiowym. To są takie, jakby to obrazowo, takie guziki. Jednocześnie twarde i takie jakby były puste w środku. Jakby, ja mam takie wyobrażenie o nich, że to są takie, nie wiem, czy tobie coś powiem, bo jesteś młodziutką osobą. To jest takie drewno. Takie właśnie, dokładnie. Tylko takie, wiesz, z taką taką nieokreśloną czymś w środku, tak? I to jest taki punkt, że jak go, on jest, wydaje się czasami bardzo duży, ale takie jądro tego punktu, ono jest małe i wystarczy czasami milimetr w jedną albo milimetr w drugą i już jest ból mniejszy albo większy. Dlatego pracując na punktach spustowych jest bardzo ważne, żeby współpracować z klientką, klientem i on musi powiedzieć, czy to już jest ten maksymalny ból, bo ja czuję, że jestem na punkcie spustowym, ale on właśnie ma te takie mikroruchy, które sprawiają, że albo jesteśmy go w stanie rozbroić szybko, albo trochę dłużej. No niestety, to boli. Ale to boli, jak wiesz, kilka sekund i ten ból odchodzi. Jak on odchodzi, to puszczamy, tak? To jest bardzo satysfakcjonujące.
dokładnie. Natomiast one się nabudowują nie tylko przez stres, ale też przez złą postawę, przez bardzo długie siedzenie w jednej pozycji, przez złą pozycję siedzącą, przez złe siedzenie, przez złe chodzenie. Więc to są takie miejsca, mówisz, że masaż klasyczny. Masaż klasyczny jest też masażem dość głębokim, ale to nie jest masaż, który rozluźnia punkty spustowe. Znaczy nie musi tego robić, tak? On się skupia na mięśniach. Ale ja na przykład, no ja nie umiem się wziąć za ciało, jak czuję, tylko je dotykając, wiesz, jak się witam z ciałem, że tam po prostu się dzieją rzeczy dantejskie. No to jak ja mam pracować na twarzy, jak po prostu szyja nie chodzi? Nie ma tam żadnego przepływu limfy. No, po prostu wszystko jest tak pospinane, że to jest w ogóle niewyobrażalne. To jak pracować na twarzy? Jak pracować w ogóle? To się nie da. Więc najpierw wtedy jakby odwracamy terapię, tak? Czyli mówimy, okej, no to dzisiaj jest tak. I pytam klienta, czy on się godzi na to, żeby dzisiaj nie było twarzy. Dzisiaj ma być plecy. Dzisiaj po prostu dajemy ciału luz. Jeżeli on się godzi, to jest moja rekomendacja, bo to czuję przez dotykając ciała, to robimy. A jeżeli nie, mówi, ale to niech pani zrobi cokolwiek, bo ja mam jutro jakieś tam wydarzenia czy coś. No to ja robię tyle, ile tak się da, ale zawsze wiem, że to jest ta najważniejsza robota, tak? Bo jeżeli ja tego nie zdejmę, to mogę wszystko zrobić na twarzy, a ona i tak nie będzie tak pracowała, nie będzie takiego efektu, jakiego ja bym sobie życzyła. Więc najpierw plecy, a potem dopiero twarz, głowa, tak, potylica, tutaj te wszystkie rzeczy, które mają wpływ na to, jak wygląda nasza buzia, tak? Jakie są na niej zapisane emocje, jak ona pracuje, w jakiej pozycji ona pracuje, tak? Dla nas. To jeszcze ostatnie pytanie z serii Kujona. To o co chodzi z masażem powięziowym? Bo to też jest jakiś element, który przeplata się w tych wszystkich technikach. Praca tak, z powięziami. Tak. W ogóle powięź to jest niesamowita sprawa. Powięź jest największym organem. Kiedyś skóra. Mówiło się, że skóra jest powierzchniowo największym organem. Teraz już mówi się oficjalnie, że to powięź. Powięź jest taką siecią, która oplata każdy nasz jeden organ, każdy nasz jeden mięsień, wszystko, co jest w naszym ciele. Ona też utrzymuje te nasze organy na miejscu, no bo co je trzyma? No przecież nie ścisk, który tam jest. Co się musi w tym układzie, w którym one są, trzymać, więc to też jest powięź. Powięź ma wielu ekspertów przychyla się w tej chwili do tej teorii, że powięź ma jakby swoje życie trochę, tak? Że ona jest tym pierwszym wewnętrznym organem, który chroni to, co jest w środku. I że ona też choruje. Ona jest taką siatką, która dostaje pierwsza. I jeżeli ona sztywnieje, to nasze mięśnie i nasze organy niedostarczane mają wystarczająco tlenu, wystarczająco krwi, wystarczająco składników odżywczych innych, żeby funkcjonować prawidłowo. A to jest pierwszy objaw czegoś, co się dzieje złego w organizmie. Powięź jest taka, ona ma w ogóle kilka warstw i też jest powięź powierzchowna, powięź bardzo głęboka. Nie będziemy w to wchodzić, pewnie, tak? Natomiast my pracujemy, ja pracuję na tej powierzchniowej wzodze, ale ona już robi bardzo dużą robotę, bo te jej warstwy, ślizgając się pomiędzy sobą, sprawiają, że pozbywamy się napięć, które odpowiadają za nasze zmarszczki, tak? Zmarszczki nie są niczym innym, jak takim zapieczeniem się powięzi i właśnie, wiesz, to co na przykład jest na dekolcie, tak? Bardzo często, że na przykład śpimy w jednej pozycji, tak, śpimy na boku i pomiędzy tutaj biustem mamy takie
zmarszczki. No to jest właśnie to, że my w jednej tej pozycji sprawiamy, że ta powięź nie pracuje. Ugniatamy ją w bardzo konkretny sposób, tak? Notorycznie. Więc nie rozciągając tego, sprawiamy, że te zmarszczki po prostu jakby zamykają tą część naszego ciała, nie przepuszczając tam żadnych składników ani krwi, ani tlenu. Nie dopuszczając w takiej ilości, żeby tej zmarszczki nie było. Rozpracowanie tego jest oczywiście możliwe, ale no wymaga też pracy od klientki. To nie jest tylko praca terapeutki, tak? To jest zmiana nawyku, to jest świadomość tego, że no jednak może bym zmieniła tą pozycję do spania, albo przynajmniej jak rano wstaję, to się prostuję i robię właśnie minimalne jakieś ruchy takie, które sprawiają, że ta powięź zaczyna się ślizgać pomiędzy sobą i w związku z tym przepływ tych wszystkich drogocennych rzeczy jest łatwiejszy. No właśnie powiedziałaś o dotykaniu siebie, czy to znaczy, że ta praca, która zaczyna się w gabinecie, też powinna mieć przełożenie na to, że my uczymy się swojego ciała, dotykać tego ciała i masować swoje ciało jako jakąś tam, nie wiem, komplementarny element takiej terapii gabinetowej? Powiem tak. Tak. Jest super, jak się w ogóle dotykamy, bo my jesteśmy w takiej kulturze wychowani, że ciało dla nas to nie jest sakrum, tylko to jest profanum. I to jest dla mnie ogromny problem. I dla wielu ludzi też, bo oni bardzo by chcieli, ale coś im nie pozwala. Natomiast jakby podążając za Twoim pytaniem, to tak, dobrze by było się dotykać i jakikolwiek dotyk własny jest dobry. Bo który ma być lepszy, jak nie nasz własny, prawda? Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że to, co się dzieje w gabinecie, jest o tyle dla nas wyjątkowe, że ciało jednak leży rozluźnione, albo siedzi w pozycji, albo leży rozluźnione, tak? Albo ktoś czuwa nad tym, żeby było rozluźnione. Za każdym razem, kiedy też patrzę na przykład na te manuale związane z jogą twarzy, one są super, bo one w ogóle namawiają i znowu odwalają super robotę dotyczącą w ogóle świadomości, budowania świadomości o tym, że my się mamy dotykać, że jak kremujemy się, to nie mamy się tak dziękuję, już pokremowane, tylko rzeczywiście dotykajmy tej buzi, poklepmy ją, poszczypmy ją, troszeczkę ją tam pougniatajmy. I jej to naprawdę dobrze zrobi, tak? Ale to wszystko róbmy z miłością, nie na mus i przede wszystkim nie spinajmy się, tak? Że ta pani to robi to tak, a ja to robię to inaczej. Po prostu się dotykajmy i róbmy bardzo wiele rzeczy intuicyjnie, bo im się będziemy więcej dotykać, poklepywać, ugniatać, tym to ciało będzie lepiej pracowało. Właśnie o to chodzi. Więc jak najbardziej tak. Ja zawsze namawiam do tego i daję ćwiczenia moim paniom na to i panom też zresztą. Mówię im, jak mają siedzieć. Mówię im, po co jest zagłówek w samochodzie. Po to, żeby opierać głowę. Tak? Żeby te ramiona jednak odpoczywały. Tak samo w pracy. Jak mamy zagłówek na naszym fotelu, to po to, żeby tam się znalazła ta głowa. Jak usiądziemy prawidłowo, lędźwiowym, to łopatki się oprą, to głowa się oprze. Tak? To są, wiecie, tak, to wiesz, Karolina, to są takie proste niby rzeczy, ale my o tym zapominamy w tym ferworze, w tym napięciu. Siedzimy na końcu tego fantastycznego, bardzo wygodnego, wybajerowanego krzesła w naszym wybajerowanym biurze, ale siedzimy na jego koniuszku. Tak? Wgapiamy się w ten komputer jak żółw, wyciągając głowę do przodu, a potem mamy plecy, wyciągniętą szyję, wdowie garby, przykurczone mięśnie potylicy. No i po prostu pani coś z tym zrobi. No koniecznie. Ale to słuchaj, wychodzi na to, że styl życia w XXI wieku od razu nas diagnozuje do gabinetu terapii i masaży. Bo wszyscy popełniamy te różne grzeszki i super jest oczywiście zadbać o to, żeby te małe kroki wykonywać i wprowadzać te drobne zmiany, ale ja całą sobą polecam masaż i po rozmowie z Tobą myślę, że już nie muszę nikogo do tego zachęcać. A druga rzecz, którą też wyciągnęłam i którą bym chciała powtórzyć właśnie z tej naszej rozmowy, to, że dwie w zasadzie jeszcze. Pierwsza, żeby próbować różnych technik, różnych osób, nie zrażać się i po prostu testować na sobie, wyrabiać sobie opinie, ale też
właśnie kolejna rzecz, komunikować to, jak się czujemy, nie bać się wychodzić lub nie wracać, nawet jeżeli dostaliśmy voucher, to jest okej. Okay. Czyli właśnie ta komunikacja boli nas, nie chcemy. I trzecia rzecz, to też może tak dać się ponieść i miało być dwie, wyszły cztery łącznie, teraz niby mówię, że trzecia, ale chyba coś źle liczę. Czwarta finalnie, to właśnie, żeby zaufać temu procesowi, właśnie jeżeli poznamy fajną osobę, która świadczy takie usługi, żeby przyjść i wspólnie dotrzeć do tego, czego potrzebujemy. To jest ekstra. Ja też to bardzo lubię u Ciebie, że niby tam się umawiamy, że twarz, ale ja dobrze poczułam, że chciałabym, żeby to było na ciele, albo Ty wiesz, że moje plecy potrzebują większej uwagi, mimo że ja celowałam, że to mogą być policzki. Więc taka współpraca, ale też pozwolenie sobie na to, żeby to poszło w inną stronę, w tą, która może dzisiaj pokazuje, że jest do zaopiekowania. To jest też takie, myślę, wyjątkowe w tym procesie i też wymagające właśnie tego, od czego zaczęłaś, tego zaufania, tego odpuszczenia i tego oddania się w czyjeś ręce. Na pewno tak. Bardzo ładnie to podsumowałam. No właśnie, tak mówię, ale zrobiłam po prostu tutaj, jakbym odczytała notatki z rozmowy, ale słuchaj, Kasiu, z panią nam się z tobą rozmawia. Tutaj postawimy wielokropek. Ja tobie bardzo dziękuję za ogrom wiedzy, którą się podzieliłaś i to też taką inspiracją, ale też pasją do tego, co robisz. Ja bym chciała, żeby wszyscy specjaliści mieli takie poczucie, że to jest właśnie o człowieku, że to jest też pole do zabawy, zabawy w takim dobrym tego słowa znaczeniu, ale żeby to łączyć, żeby nie wykonywać tylko konkretnej techniki, a dostosować to do tego, czego potrzebuje drugi człowiek i podejść do tego wręcz tak z duszą i ze zmysłami, a nie tylko jak to jakiegoś zabiegu. Także dziękuję Ci, że to robisz i nieś to dalej. Bardzo dziękuję. Mnie było też cudownie, jak zawsze z Tobą porozmawiać. Cieszę się, że mamy właśnie to coś, co sprawia, że jesteś w stanie mi zaufać i oddać swoje piękne ciało. Jest coraz więcej takich osób, coraz więcej osób rozumie, czym jest ten dialog, czym jest ciało, że to właśnie nie jest tylko mechanika, że to nie jest tylko rehabilitacja, czyli praca z bólem, że to też jest bardzo głęboka praca z emocjami, że to może być przyjemne, że to może być znaczące w efekcie i że fajnie jest za tym podążyć, jeżeli znajdziemy tą odwagę i determinację. Ale wcale nie musimy. Nie, dokładnie. Nikt nie musi. Nikt nie musi. Nie musisz, wszystko dokładnie, możesz. Dokładnie, jeżeli tylko będziesz tak, chciać. Ale polecamy. Tak jest. Dzięki, Kasiu. Do dziękuję usłyszenia. Dziękuję również. Do usłyszenia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca, kiedy to mam dla Was solówkę pełną moich inspiracji. Możecie wszystkich odcinków posłuchać zarówno na Spotify, jak i na iTunesie, ale również na YouTubie. Znajdziecie mnie też na Instagramie pod nazwą Karolina Sobańska, gdzie publikuję regularnie, piszę długie dość posty pełne moich przemyśleń. Udostępniam relacje poświęcone tematom lifestyle'owym, także jeżeli interesuje Was to, o czym rozmawiamy w programie, wierzę, że to, co dzieje się na Instagramie, również będzie dla Was ciekawe. Bardzo Wam dziękuję raz jeszcze za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się niebawem. Cześć!